Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 13, czyli już za kilka dni, bardzo niedługo wybory. To będzie decyzja, którą najkrócej można określić tak. Polska plus czy Polska minus? Polska wielkich programów społecznych, zaplanowanego rozwoju, akcji, które prowadzą do podniesienia i to radykalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa Polski w sferze międzynarodowej, a także w sferze ekonomicznej, to znaczy w tych dwóch sferach bezpieczeństwa, odbudowa dobrego imienia Polaków w świecie, odbudowa tego wszystkiego, co buduje polską jedność narodową, polską godność narodową, czy też ta polityka, która była prowadzona w poprzednich latach, to znaczy bardzo skromna polityka społeczna, brak jakichkolwiek planów gospodarczych, udział polskich elit w niszczeniu polskiej reputacji, zwijanie wojska, utrzymywanie Polski w NATO na drugorzędnej pozycji, no plus ogromna sfera patologii, czego symbolem, ale takim symbolem bardzo mocnym jest afera VAT-owska i te setki miliardów złotych strat. To jest ta różnica między dwoma obozami politycznymi, tym dzisiaj czwórgłowym obozem, czy właściwie w gruncie rzeczy niemalże jedną partią, która jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a Prawem i Sprawiedliwością. I my chcemy wezwać wszystkich Polaków do tego, by się nad tym wyborem zastanowili i żeby poszli głosować. Żeby głosowali w tych wyborach, bo to są wybory naprawdę od 1989 roku najważniejsze. To są wybory, które odnoszą się do tych wszystkich kwestii, które już poruszyłem, ale to są także wybory odnoszące się do kształtu polskiej demokracji, a dokładnie do realności polskiej demokracji. Bo dopiero wtedy, kiedy partia, która wystawia kandydatów w wyborach, wykonuje swoje zobowiązania, dopiero wtedy można mówić o wiarygodności, a wiarygodność jest podstawą demokracji. Tam, gdzie nie ma wiarygodności, gdzie jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd, tam demokracji w gruncie rzeczy nie ma. Wtedy jest to po prostu pusta procedura, manipulacja albo mówiąc najprościej oszustwo. Taki jest dzisiaj, proszę Państwa, wybór i my jeszcze raz chcemy wszystkich Polaków zaprosić do podejmowania wspólnej decyzji. I to wszystko, co Państwo tutaj za chwilę usłyszycie, właśnie temu ma służyć. I ta nasza aktywność do ostatniego dnia wyborów, o której też Państwo usłyszycie, też ma właśnie służyć temu celowi, by jak najwięcej spośród naszych obywateli wzięło udział w tych zbliżających się już bardzo bliskich wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo.